Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj omówię dla Was PlayStation 5 z perspektywy PC-ciarza. No bo tak na dobrą sprawę, ja większość swojego czasu, jeżeli grałem w gry, to zwykle grałem na PC-cie. To nie tak, że nigdy nie miałem konsol, bo miałem gdzieś tam na przestrzeni czasu PlayStation 2, Xboxa 360 czy nawet PS4. Ale tamte konsole z jakiegoś powodu nie sprawiały, że chętnie na nich grałem. Z PlayStation 5 jest nieco inaczej, bo muszę się przyznać, że tak w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, od kiedy mam konsolę, to w sumie naprawdę całkiem sporo czasu na niej spędziłem. I nawet nie wiem, czy nie więcej niż na PC-cie. I dzisiaj opowiem Wam dlaczego. Mimo że PlayStation 5 miało swoją oficjalną premierę w listopadzie 2020 roku, ja dopiero polowałem konsolę w grudniu 2021. Samo w sumie polowanie na konsolę Sony od premiery i w sumie po dziś dzień to jest dość spore wyzwanie. Na ten moment kupienie konsoli z napędem w cenie sugerowanej, czyli przypomnę, w cenie 2200 zł, jest praktycznie niemożliwe. No i co za tym idzie, wiele sklepów stwierdziło, że będzie konsolę sprzedawać w tak zwanych zestawach. To znaczy kupujesz konsolę, ale dostajesz także kontroler, dostajesz 2 gry, schładzacz do arbuzów i 5 kilo ziemniaków. Wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze i co widziałem nawet po sobie? Że potem człowiek zaczyna to trochę racjonalizować, tak że no w sumie schładzacz do arbuzów zawsze można sprzedać, a ziemniaki można zjeść. Oczywiście tradycyjnie zostawiam Wam linki w opisie do samej konsoli, jak i dysku M2, ale oczywiście sugeruję poczekać, aż ceny wrócą trochę bardziej do normalności. Chociaż prawda jest taka, że trzeba po prostu polować na dobre okazje. Sama konsola z wyglądu mi osobiście się bardzo podoba. Chociaż pierwsza myśl, gdy wyciągnąłem 5. playaka z pudełka, to jest ogromny. That's what she said. Jeżeli biały kolor Wam się nie podoba, to Sony oferuje też płatne, wymienialne, boczne panele. Przy okazji pozwało innych producentów takich bocznych paneli, a to już taka dygresja. Konsolę można używać pionowo lub poziomo i możemy to zrobić za pomocą specjalnej podstawki, która jest w zestawie. Mi osobiście gabaryty konsoli nie przeszkadzają i ja wychodzę z takiego założenia, że wolę, żeby konsola była duża i cicha, niż mała a głośna. Z konsolą dostajemy też nowy kontroler DualSense. Jest moim zdaniem on sporo wygodniejszy od DualShocka 4, czyli pada z PlayStation 4. Dodatkowo mamy tutaj też ulepszony system wibracji i spusty, które faktycznie mogą stawiać opór lub przy wciskaniu będą odbijać siłą. Przykład z Cyberpunka. W momencie, gdy strzelamy z broni, to normalnie spusty nam odbijają, tak jak w normalnej broni. Albo gdy jeździmy samochodem, no to wciskając wtedy pedał gazu, też kontroler stawia wtedy delikatny opór. W kontroler mamy też wbudowany mikrofon, więc jeżeli ktoś z Was gra na multi, no to jest to spoko rozwiązanie. Jedyną wadą jest trochę krótki czas pracy na baterii i mam wrażenie, że kontroler z PS4 no trochę dłużej trzymał jednak na akumulatorze. Mówienie o specyfikacji technicznej konsoli jest trochę na wyrost, ale konsola bazuje na specyficznym układzie APU produkcji AMD. Mamy tutaj 8 rdzeni Zen 2 oraz układ graficzny o architekturze RDNA 2, 16 GB pamięci GDDR6. Jest też dysk SSD o pojemności 825 GB, o którym nieco później. W ogóle ciekawostka, można kupić taką płytę główną, która również ma procesor z PlayStation 5 i jest to normalnie PC. Nagrałem w ogóle o tym pełny film. Możecie go zobaczyć tutaj w karcie. Dodatkowo PS5 wspiera też wszystkie nowinki, takie jak Variable Refresh Rate, Ray Tracing czy rozdzielczości nawet do 8K. Konsola odtwarza gry naturalnie z PlayStation 5, ale także, co jest wielkim plusem, gry z PlayStation 4. Dedykowane gry na PS5 często mają suwaki z różnymi trybami wydajności. Dla przykładu Ratchet & Clank Rift Apart ma 3 tryby. Pierwszy tryb to 30 FPS w rozdzielczości 4K, ray tracingiem i ogólną lepszą jakością wizualną. Kolejny tryb to 60 FPS z ray tracingiem, ale już w niższej rozdzielczości, a także mamy jeszcze tryb 60 FPS w wyższej rozdzielczości, ale bez ray tracingu. Dla przykładu kolejna gra, czyli Ghost Runner, ma na przykład tryb ray tracingu w 60 FPS, ma też tryb 60 FPS bez ray tracingu,
ale posiada także tryb do 120 fps dla telewizorów z super szybkim odświeżaniem. Prawda jest taka, że to bardzo mocno zależy od każdej gry. Nie ma tutaj żadnej konkretnej reguły. Tutaj, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym konkretnym zagadnieniem, to odeślę Was do kanału Digital Foundry. Tam fachowcy sprawdzają większość nowych gier, które wychodzą na PlayStation czy Xboxa i właśnie tam skupiają się na tym aspekcie wizualnym, a także wydajności. Więc jeżeli ktoś z Was jest tym zainteresowany, no to odsyłam tam. Z moich obserwacji wynika, że gry na PS5 działają dość stabilnie. Returnal, który jest grą dedykowaną dla PS5, ma chodzić w 60 fpsach i chodzi w 60 fpsach bez żadnych spadków. Jeżeli Final Fantasy VII Remake Integrate ustawimy w typ 30 fpsów, to trzyma się ich tak mocno jak Intel braku podkręcania na niższych chipsetach. Chociaż to nie jest też tak, że każda gra trzyma się tego celu FPS-ów. Dla przykładu Cyberpunk 2077, mimo że ma już dedykowaną wersję na PS5, no to w trybie 60 klatek czasami zdarzają mu się dropy. Ja jednak zawsze, gdy miałem możliwość, wybierałem gry w trybie 60 klatek. Nie wiem, może to jest takie moje przyzwyczajenie z pecetów, ale w momencie, gdy już zobaczę grę działającą w 60 klatkach, no to dla mnie osobiście już nie ma powrotu do 30. Kolejną kwestią też może być to, że ja mam jeszcze telewizor w Full HD, więc wyższe rozdzielczości na ten moment jakoś niespecjalnie mnie jarają. Jara mnie natomiast dysk SSD. Zastosowanie szybkiego dysku na PCI Express to jedna rzecz, ale umiejętna kompresja i dekompresja danych w locie to zupełnie inna bajka. Gry zoptymalizowane na PS5 wczytują się błyskawicznie, ale nawet gdy macie jakieś starsze gry na PS4, no to one również będą wczytywały się zauważalnie szybciej niż na starej konsoli. Sony w swojej konsoli póki co daje nam tylko opcję dysku 825 GB i to całkiem sporo. Powiedziałbym, gdyby nie to, że de facto użytkownik ma do swojej dyspozycji zaledwie około 660 giga. No i to już wcale nie jest aż tak dużo. Plusem jest to, że dzięki lepszej kompresji aplikacje na PS5 zajmują zwykle mniej miejsca, mimo lepszych tekstur i efektów, niż aplikacje na PS4. Tu macie przykład z Cyberpunka, jak to wygląda. Mamy około 4 giga oszczędności. Co nie zmienia jednak faktu, że w momencie, gdyby ktoś z Was zainstalował sobie gry z PS4, jak na przykład The Last of Us 2 i Gran Turismo Sport, no to już nie macie 200 giga miejsca na dysku. Na plus jest jednak to, że Sony ma dużo lepsze podejście do kwestii rozszerzania pamięci konsoli niż Microsoft. Starsze gry z PlayStation 4 możemy na przykład trzymać na dysku twardym, który jest podłączony do konsoli za pomocą USB. Natomiast jeżeli chodzi o nowsze gry z PlayStation 5, a także tyczy się to gier z PS4, możemy rozszerzyć dysk za pomocą złącza M2. Sony zresztą nawet przygotowało taką specjalną tabelkę z wymaganiami do dysku M2. Na dobrą sprawę, jeżeli jest to dysk M2 NVMe, który jest PCI Express generacji 4 i fizycznie zmieści się w konsoli, powinien zadziałać. Niektórzy producenci przygotowują specjalne edycje dysków dedykowanych pod PS5. Przykładowo Corsair podesłał mi 1-terabajtowy wariant ich dysku dedykowanego właśnie do PS5. Link do niego znajdziecie w opisie. Teoretycznie nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby taki dysk wykorzystać w PC-cie, ale ten konkretny model jest dedykowany dla PS5 dlatego, że ma radiator specjalnej wysokości, tak aby na pewno zmieścił się w konsoli. Żeby dołożyć dysk, musimy najpierw ściągnąć boczny panel konsoli, odkręcić śrubkę specjalnej zaślepki, a następnie włożyć dysk do złącza i przykręcić go śrubką. Zamykamy to wszystko do kupy, odpalamy konsolę, a ta zapyta nas się, czy chcemy sformatować nowo stworzony dysk, a także wyświetli nam statystyki jego prędkości zapisu i odczytu. E voilà i gotowe. Możemy teraz wybrać sobie dysk z poziomu ustawień konsoli, przenosić na niego gry, a także ustawić, jakie gry mają się na niego domyślnie instalować. Sprawdziłem też prędkość wczytywania gier, czy jakoś różni się to względem standardowego wbudowanego dysku do PS5. Last of Us 2, którą jest aplikacją na PS4, było tam kilka sekund różnicy. Później sprawdziłem sobie Cyberpunka 2077, który jest już zoptymalizowany pod PS5 i tutaj różnice są jakieś minimalne, w granicy błędu pomiaru. Ważne jest dla nas to, że w momencie, gdy macie grę na dysku M2, to nie powinna ona wpływać negatywnie na wydajność, a może Wam w niektórych wypadkach nawet przyspieszyć loadingi. I o ile sam hardware i działanie PlayStation 5 bardzo mi się podoba, bo konsola jest cicha, jest wydajna i naprawdę przyjemnie się na niej gra, to muszę trochę ponarzekać na bajzel, który w sumie Sony samo stworzyło.
Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wersje różnorakie gier. Otóż gdybym zapytał Was, jaką wersję gry kupić na PlayStation 5, no to odpowiedź z automatu powinna być, no jak masz PS5, to kupuj gry na PS5, prawda? No otóż okazuje się, że nie zawsze to musi być prawda. Sony wymyśliło sobie, że nowa generacja, nowa jakość, no to a jakże, gry muszą być droższe. I w momencie, gdy gry na PlayStation 4 kosztowały okolice 250 zł, tak gry na PS5 będą kosztować około 330. Z tym też jest różnie, bo to bardzo mocno zależy od wydawcy, ale trzymajcie się mocno. Niektóre gry z PlayStation 4 mają darmowe ulepszenie do wersji z PlayStation 5, na przykład Cyberpunk czy It Takes Two. Ale niektóre gry mają płatne ulepszenie z wersji PlayStation 4 do wersji PlayStation 5. Na przykład Death Stranding, Ghost of Tsushima czy GTA Definitive Edition. I z jednej strony spoko, bo nie jest to coś narzucone na wydawców i teoretycznie my możemy sobie zobaczyć, który wydawca jest pazerny, no ale rodzi to wiele problemów i powoduje chaos i rozkminy. Bo tak, przykładowo Cyberpunk nie ma żadnej informacji na pudełku, bo był wydany przed PlayStation 5, natomiast It Takes Two, które jest wydawane tu i teraz, nie ma fizycznej wersji na PS5 i ma na pudełku specjalną notkę, która mówi nam, że hej, możesz sobie za darmo zaktualizować. Ale na przykład zdarzają się też gry takie jak GTA The Trilogy Definitive Edition, które nie ma fizycznego wydania na PS5, jest tylko wydanie na PS4 i w momencie, gdy kupujecie sobie pudełkową wersję, za 250 zł musicie ją potem jeszcze zaktualizować do wersji PS5. Czyli de facto macie opcje graficzne zablokowane za paywallem. No dla mnie to jest po prostu jakaś masakra. I na Xboxie jest to nieporównywalnie lepiej ogarnięte, bo po prostu kupujecie sobie pudełko z płytą, wkładacie i gracie. Jeżeli macie nowego Xboxa mocnego, no to automatycznie gra przestawi Wam się na lepsze ustawienia graficzne. PlayStation 5 to wcale nie jest takie oczywiste. I na przykład jeżeli Wy często kupujecie grę, przechodzicie i sprzedajecie, to teoretycznie najbardziej opłacałoby się kupować te warianty na PlayStation 4, bo teoretycznie jeżeli chcecie ją odsprzedać, no to jest większa szansa, że ktoś to kupi, bo jest więcej ludzi, którzy mają PS4, co nie? Okej, to jeszcze bym zrozumiał, tak? Bo mamy wersje, które są trochę lepsze, tak? Upgrade'y do, może te aplikacje są inaczej pakowane, ale obczajcie to. Są też gry takie jak na przykład The Last of Us Part 2. Gdzie jest ona jako aplikacja dla PlayStation 4? Normalnie widzimy to w menu, że to jest apka dla PS4. Ale w momencie, gdy uruchomimy sobie grę, wejdziemy w ustawienia, okazuje się, że są tam opcje ekskluzywne dla PlayStation 5 i możemy wtedy sobie włączyć tryb 60 klatek na sekundę. Czyli dostajemy opcje graficzne dla PS5 w aplikacji, która jest dedykowana dla PS4. To jest jakiś po prostu totalny chaos. Horizon Zero Dawn, którego sobie ogrywam, pierwsza część, ona na PlayStation 5 działa w trybie 60 klatek, gdzie na PS4 działa w trybie 30, ale to jest opcja ekskluzywna dla PS5, pomimo że jest to aplikacja dla PS4. I no po raz kolejny, co gorsza, nawet gdy wejdziemy sobie w ustawienia, to pisze tam, że dodatkowe tryby graficzne są niedostępne, więc to jeszcze bardziej wprowadza chaos i zamęt. Ja sam musiałem zgooglować, czy ta gra działała normalnie w 60 klatkach, czy ja mam coś jeszcze dodatkowo ustawić, czy o co chodzi. Ja rozumiem, że pewnie dodanie jednego psztyczka do gry to jest mniej pracy niż przepakowywać całą grę jako aplikację dla PlayStation 5, ale kurde, no strasznie wkurza mnie ta niekonsekwencja, bo kończy się to tak, że zamiast siedzieć i grać, to musimy googlować, czy w danej grze możemy włączyć dane opcje, czy musimy jakiś płatny upgrade zrobić, czy upgrade jest darmowy, czy może po prostu w aplikacji dla PS4 mamy gdzieś szukać jakiegoś suwaka. No, niepotrzebna rozkmina i można było to zrobić lepiej. Kolejna kwestia to bardziej takie marzycielstwo, ale kurczę, niesamowicie brakuje mi tego, że na PS5 nie możemy odtwarzać gier z PS1, PS2 czy PS3. Emulacja PlayStation 1 i PlayStation 2 jest już na tyle dobrze obcykana przy otwartościowych źródłowych emulatorach, że kurczę, no
Byłoby to super i jest to trochę taki zmarnowany potencjał, bo koncept, w którym ja sobie mogę ściągnąć moją grę Need for Speed Underground na PlayStation 2, wrzucić ją do PS5 i po prostu zacząć grać, to byłoby coś niesamowitego. Z emulacją PlayStation 3 jest cięższa sprawa, bo sama architektura procesora Cell i rdzeni SPE była tam mega skomplikowana, ale też, kurczę, mam takie nieodparte wrażenie, że gdyby Sony chciało, gdyby Sony przysiadło, to byliby w stanie ogarnąć tę emulację PS3. Samo PS5 jest naprawdę fajną konsolą. Jest cicha, jest wygodna, szybko działa, kontroler fajnie leży w łapie, no nic tylko grać. A jak to się stało, że w ostatnim czasie to ja całkiem sporo czasu spędzam z tą konsolą? Myślę, że mają na to wpływ dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest dysk SSD. Co jak co, ale w momencie, gdy jest się PC-ciarzem, dysków SSD używa się już naprawdę długo, to naprawdę cofnięcie się o krok wstecz i czekanie ponad minutę, aż The Last of Us 2 się załaduje, to no jest po prostu długo. I mnie to osobiście jakoś strasznie odrzucało, bo miałem takie, że no, zanim się PS4 odpali, zanim ten Last of Us się załaduje, to może lepiej sobie zagram w LoL'a. No i tak wyglądał mój tok rozumowania. Natomiast druga rzecz jest taka, że w momencie, gdy robię dla Was filmy, dużo siedzę ogólnie przy kompie i w momencie, czy testuję coś, czy piszę skrypty, czy montuję filmy, no to w momencie, gdy wracam sobie ze studio do domu, to po prostu chcę się walnąć na kanapę, wziąć sobie pada w ręce i sobie pograć. I jest to wygodniejsze niż po prostu fizyczne siedzenie przed kompem. Trzeba też przyznać, że Sony, jeśli chodzi o same gry i ich tytuły na wyłączność, ostatnio naprawdę nieźle dowala do pieca z premierami takich jak Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7. No a na horyzoncie jest wiele, wiele innych. Sam hardware jest super, ale kurczę, myślę, że Sony musi się trochę wziąć w garść i przygotować jakąś solidną odpowiedź na Game Passa Microsoftu, bo kurczę, kolekcja PS Plus, czyli kilka gier, które dostajemy po zakupie PlayStation 5, jest fajna, jest tam sporo fajnych gier, ale kurde, to jednak nie jest ten sam kaliber, co setki solidnych gier w Game Passie. Ptaszki ćwierkają, że Sony podobno niedługo ma modernizować swoją usługę PS Now. Być może nazwać ją w inny sposób, a także podobno plotki sugerują, że będziemy mogli tam uruchamiać gry ze starszych konsol. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie ma to działać, ale jak będzie dało się odpalać gry ze starszych konsol, to kupili mnie jak paczkę żelków. Dajcie znać, czy Wy macie już PS5, czy może polujecie na jakąś konsolę. Chętnie sobie poczytam Wasze komentarze. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!